Looking from your telescope, take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Hejka, witam was w nowym vlogu. Jest poniedziałek. Nie wiem, który maja, zapomniałam. Straciłam trochę czasu, chyba 8. Godzina 5:45 i ja mam dzisiaj zajęcia na 10:00. Więc pytacie, po co wstawać tak wcześnie? No więc stwierdziłam, że ponieważ prawdopodobnie po zajęciach i po pracy, jak będzie 20, 21, nie będę miała siły iść na siłownię, no to wstanę wcześniej i pójdę teraz, zwłaszcza, że po prostu spałam praktycznie cały weekend, bo w sobotę na niedzielę byłam ze znajomymi robić sushi i w ogóle, no i wróciłam do domu o 5 z hakiem, więc spałam do 12, potem zrobiłam jeszcze 3 godziny drzemki w ciągu dnia, więc potem w ogóle nie mogłam zasnąć wieczorem, więc jestem po jakichś 12 godzinach snu i czuję się naprawdę spoko, więc korzystam z tego. Jem moje biedne śniadanie przedtreningowe, czyli nic jakiegoś takiego mega sycącego i jakby wiecie, żeby nie czuć się zbyt pełna. Skyr waniliowy i dwa wafle. Idę sobie skończyć filmik oglądać i spakować się, bo muszę zabrać sporo rzeczy ze sobą, bo muszę się ogarnąć na siłowni, umyć, pomalować. No. A potem zajęcia, a potem praca. W tym tygodniu zaczynamy blok z medycyny rodzinnej, więc zobaczymy, jak pójdzie. Hejka, więc wróciłam do domu dzisiaj po 22, bo musiałam zostać dłużej w pracy. Powiem wam, że jak się pracuje na rejestracji przychodni, no to trzeba się z tym liczyć, że no tutaj siedzenie dłużej się zdarza, no ale mi to jakoś specjalnie przeszkadza, bo jak już tam idę, no to mogę zostać godzinę dłużej, wiecie, więcej pieniążków. Nie jest źle. Ale nie o tym. Czasem mam wrażenie, że ta praca nie jest dla mnie totalnie, bo ja ją z jednej strony bardzo lubię, bo jest naprawdę miło. Lubię gadać z pacjentami. Jak są mieli, to już w ogóle. Jak są nie mieli, no to jakoś to przeżyję. Ale naprawdę mam wrażenie, że mam jakiś syndrom przenoszenia pracy do domu. Po prostu zdarzają się takie sytuacje, kiedy jestem po prostu wiecznie zestresowana. Mimo, że nie powinnam, no bo jakby wiecie, no, jeżeli wracam sobie do domu, robię swoje, idę do pracy, coś tam porobię i wiecie, wychodzę, jakby koniec. No i tak już nic nie zrobię, tak? Wyszłam z pracy. No a ja tak drążę i no boję się, że dzisiaj nie będę mogła zasnąć, bo znowu mnie coś zestresowało, no ale tak. Tak to jest, słuchajcie, żyć z nerwicą. No, nie wiem, może czas na większą dawkę przeciwdepresyjnych leków. Ale no tak, ja sobie te leki biorę już od drugiego roku studiów z przerwami, bo jestem słaba w braniu regularnych leków. I niby jest dobrze, ale zdarzają się takie momenty, że słuchajcie, jest beznadziejnie, więc no. Także takie małe wspominki. Ogólnie spoko, bo dzisiaj dzień był taki, poszłam na siłownię i byłam w pracy i na zajęciach i w ogóle spotkałam się z znajomymi po dłuższej majówce, więc fajnie. Ale no, jakoś taka jestem zmęczona i taka przytłoczona tym stresem całym i tym takim, taką nerwowością moją, że ja po prostu siedzę w tym tramwaju i myślę o tym. No nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie idę zjeść zupę z żabki, bo to posiadam.
I mam jeszcze kindermaszną kanapkę. Chyba nawet nie doje mi się kalorii całych, ale już nawet nie mam siły, więc już trudno. Nawet nie miałam siły do sklepu kupić sobie chipsów, więc chociaż tyle. Uciekam. Hejka, więc ja dzisiaj starałam się makijażem zamaskować to, że mam chyba jakiś gorszy dzień. Wczoraj wieczór był ciężki, nie powiem, i dzisiaj taka jestem trochę mech. Jadę zaraz na zajęcia z medycyny rodzinnej. Mamy dzisiaj na 8.30 do 13.00 cały dzień seminariów, więc pasjonujące. No nic. Wczoraj słuchaliśmy o tym, jakie są zasady budowania punktu szczepień, na zasadzie ile musi być drzwi przy ilości gabinetów i jakieś odległości z lewu do czegoś. Znaczy, pan to w miarę pomijał, ale sam fakt, że było to w tej prezentacji, było dziwne. Dzisiaj o szczepieniach, więc może będzie trochę bardziej praktycznie. Mam bardzo nic do jedzenia w domu i to jest moje śniadanie, więc muszę sobie jeszcze kupić jakąś kanapkę już na banacha. Mam nadzieję, że jakoś dzisiaj mi się humor poprawi. Zobaczymy. Także nowy dzień, nowy outfitek, założyłam jakąś wielką szarą koszulkę, czarne spodnie i uciekam na uczelnię, bo dzisiaj mamy krótsze zajęcia z medycyny rodzinnej, bo tylko 3 godziny, więc będę miała czas, nie będę musiała się spieszyć do pracy, no potem idę do pracy, a potem nie wiem, wczoraj nie zrobiłam tego, co miałam zrobić, więc dzisiaj już się nie nastawiam na nic. No, żegnam się z wami i widzimy się za chwilę. Jestem w pracy, ale zaraz wychodzę. Dzisiaj w końcu punktualnie o 20. Wczoraj w sumie też, ale tak na styk było i zaraz sobie obejrzę, czy nie ma jakiejś fajnej paczki z Too Good To Go. Może bym sobie po coś pojechała, bo wczoraj odbierałam, z gorąco polecam. I w sumie gorąco polecam, było bardzo spoko, tylko nie schowałam pieczywa do zamrażalnika, bo nie zdążyłam i nie wiem, czy nie wyschło, jak tak sobie stoi w mieszkaniu. No ale jak wrócę, to zobaczymy. Ale ogólnie dzisiejszy dzień na plus, było naprawdę bardzo przyjemnie. I dostałam prezent, jak widzieliście wcześniej. Nie zgadnijcie, kto przed chwilą rozwalił całe mieszkanie, szukając kabla do ładowania, bo dzisiaj rano spóźniłam się praktycznie na zajęcia przez to, że nie mogłam znaleźć ładowarki do mojego zegarka i chciałam go sobie naładować, jak zazwyczaj rano robię, bo nie mam tyle wtyczek do kontaktu, więc muszę tak zmieniać między urządzeniami. No i nie było. No i pojechałam z tym rozładowanym, przez to też nie poszłam na siłownię, bo bez zegarka no to nie. No i znaczy tak sobie to wytłumaczyłam. Wróciłam do domu i słuchajcie, przeszukałam całe mieszkanie i po prostu naprawdę zestresowałam się, że ktoś przyszedł i okradł mnie z jednego kabla. Autentycznie. To były już moje myśli, ale znalazłam. Był pod kanapą, bo chcę sobie coś obejrzeć. Jadąc tramwajem do domu, ominęłam dwie okazje. Prawie już miałam w koszyku sushi za 100 zł, ale anulowałam. I prawie poszłam do Maka kupić podwójny zestaw. Też nie kupiłam. Więc jestem w domu, ja, moja kindermaszna kanapka i zupa z biedronki, znaczy z żabki. Jakoś to przeżyję. I co? Tyle. Pewnie odezwę się jutro. Koniec moich zadziwiających i fascynujących historii.
already knew though. I'm hiding just behind the stars, but how come this... Hej, wróciłam z pracy. Znowu chyba nic nie nagrałam, nawet nie wiem, bo dzisiaj był okropny dzień. Znaczy okropny, po prostu strasznie się stresowałam, mimo że nie było czym i miałam... Bardzo lubię moją pracę. I miałam jakby wsparcie i się czułam zaopiekowana, ale jakoś taka, nie wiem... Nie wiem, dzisiaj był jakiś nawał dziwnych ludzi. Po prostu. Dziwnych ludzi. Ale wróciłam do domu. Jutro mam zaliczenie z medycyny rodzinnej, na które nic nie umiem, bo jedyne co zrobiłam, to dzisiaj się pouczyłam godzinę w kawiarni. 20 minut w tramwaju wracałam do domu i w pracy tak coś tam czytałam, ale przez to, że byłam zestresowana, to mój mózg w ogóle, wiecie, nie łączył faktów, więc... No nie był to najbardziej produktywny czas, ale no nie oczekiwałam tego. Jeśli tego nie zaliczę, nie będę wcale zdziwiona, bo byłam w tym tygodniu codziennie w pracy. Znaczy jutro jeszcze idę. Więc no umówmy się, tego czasu nie było na tą naukę, zwłaszcza, że no dzisiaj znowu wyszłam 21:30. Ale jestem dobrej myśli, zawsze staram się być dobrej myśli, żeby tutaj, wiecie, nie zapeszać i tak dalej. Może jeszcze jutro rano przyswoję, teraz już się ogarniam i idę chyba spać, bo no to już nie ma chyba sensu specjalnie, żeby siedzieć i jeszcze coś kłuć, bo naprawdę padam na twarz. Dobranoc. How come the sky at night makes me this way? Why is so far away? Galaxy cast away. Watching hopelessly. Zapomniałam nagrać zakończenia, także dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie oczywiście coś po sobie, jakiegoś komentarza, albo subskrypcję, albo łapkę w górę, albo co tam chcecie. I do zobaczenia w kolejnym vlogu.